23 kwietnia, w niedzielę drugiej po Wielkanocy, Misericordias Domini. Witam Was bardzo serdecznie. A hasło tygodnia czytam z Ewangelii Jana, 10 rozdziału, wybrane wiersze. Ja jestem dobry pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i ja je znam, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny. A fragmenty biblijne na dziś w Księdze Jeremiasza 23-24 czytamy. Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział, mówi Pan? Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan? W liście do Hebrajczyków 4-13 czytamy. Nie ma stworzenia, które by nie mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed obliczem Tego, przed którym musimy zdać sprawę. A fragment, nad którym dziś będziemy się w naszych kościołach zastanawiać, czytam z pierwszego listu apostoła Piotra, w drugim rozdziale od końcówki 21 wiersza. Chrystus cierpiał za was i pozostawił wam wzór, abyście poszli w Jego ślady. On nie popełnił grzechu, ani w Jego słowach nie znaleziono podstępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, lecz się powierzył temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy martwi dla grzechu żyli dla sprawiedliwości. Jego ranami zostaliście uleczeni. Byliście bowiem jak owce, które się błąkają, ale teraz zwróciliście się do pasterza i stróża waszych dusz. Za każdym razem, kiedy zbliża się niedziela, którą często nazywamy niedzielą dobrego pasterza, ponieważ mówimy o właśnie dobrym pasterzu, o tym, że nas prowadzi, zastanawiam się, na ile ten obraz dla dzieci, z którymi pracuję, dla ludzi, z którymi pracuję, jest jeszcze aktualny. Za każdym razem staram się przybliżyć geografię Palestyny, pokazać, jak wyglądał zawód pasterza. Ale obecnie, dzisiaj, jak moglibyśmy zaktualizować ten obraz? I kiedy tak myślę, za każdym razem myślę o dzieciach na podwórku, które w czasie przerwy biegają po boisku. Kiedy zawoła ich jakiś uczeń, kiedy zawoła ich jakiś nauczyciel, to wtedy reagują najczęściej. Jeżeli nie, to nauczyciel woła je po imieniu, bo je zna. Często jest też tak, że się dziwią, że ktoś ich zna, bo przecież nie mają z nim lekcji. Ale nauczyciele często wiedzą o uczniach więcej, niż sami chcieliby wiedzieć. Ale dlaczego ten obraz? W naszym tekście czytaliśmy, że byliśmy jak owce, które się błąkają. Każdy z nas czasem gdzieś się zgubi. Każdy gdzieś oddala się od Boga. Każdy gdzieś, kiedyś potrzebuje wyjątkowo Bożej bliskości, Bożego przytulenia. Wtedy właśnie możemy zwrócić się do naszego Pana i Mistrza, naszego pasterza i stróża, jak czytamy w dzisiejszym tekście. Możemy się zwrócić, ponieważ On nasze cierpienia, nasze grzechy wziął na siebie. I nawet kiedy ten grzech, który nas oddala od Boga, pojawia się w naszym życiu, to możemy przyjść do Niego, prosić o przebaczenie. Misericordias Domini, łaska i miłosierdzie Boże jest dla każdego z nas. To jest taki prezent, który otrzymujemy. Troska o każdego z nas, bo Bóg nas kocha. I dlatego, moi drodzy, nawet jeżeli popełniamy grzechy, to ten, który nie popełnił żadnego grzechu, wziął grzechy całego świata na siebie, po to, abyś ty i ja mogli żyć w zgodzie z Bogiem, pojednani z Bogiem. On te nasze grzechy zaniósł, jak czytamy, na drzewo. Abyśmy mimo, że jesteśmy martwi, że nasze życie jest puste,
bo grzeszymy, oddalamy się od Boga. To jednak On, biorąc to na siebie, sprawił i pokazał nam zupełnie inną perspektywę. Zupełnie nie inne życie. Możemy uchwycić się Jego i iść do przodu. Oddając Jemu to wszystko, co za nami. Patrzeć w przyszłość z nadzieją i pamiętając, że On tak bardzo nas kocha. Bóg kocha Ciebie i mnie. Posłał swojego Syna, abyś Ty i ja z Bogiem mógł się pojednać. Życzę nam wszystkim, abyśmy trzymali się tego nauczyciela, tego, który woła nas po imieniu, nawet jeżeli jesteśmy bardzo daleko, nawet jeżeli robimy coś nie tak. Tak jak często te dzieci mające głupie pomysły na podwórku. Abyśmy zawołani przez naszego Mistrza, zwrócili się na Niego i chcieli już iść w dobrą stronę. Życzę nam wszystkim błogosławionego dnia z Bogiem.